Cześć, witaj! Nazywam się Kamila Raczyńska i od 2015 roku prowadzę projekt Dobre Ciało skierowany do kobiet. I mam przyjemność być również ekspertką marki Lowaker. I dziś opowiem Ci trochę o temacie, o kwestii zdrowotnej, z którą dość często przychodzą do mnie kobiety do gabinetu, a mianowicie o kwestii suchości pochwy. Suchość pochwy jest taką przypadłością, która jak pewnie czujesz intuicyjnie, może bardzo obniżać nam komfort współżycia, zwłaszcza współżycia penetracyjnego. Chciałabym Ci powiedzieć, że jednocześnie jest to dość częsta przypadłość, zwłaszcza u kobiet, które są w tak zwanym wieku okołomenopauzalnym, czy też w okresie klimakterium. Dzieje się tak dlatego, że w okresie klimakterium w sposób całkowicie naturalny dość mocno spada poziom żeńskich hormonów płciowych, zwanych estrogenami. A to właśnie dzięki obecności estrogenów w naszym organizmie doświadczamy nawilżenia pochwy związanego z podnieceniem. Więc pewnie doskonale rozumiesz, że w momencie, kiedy te estrogeny spadają, ich wartość jest coraz niższa, co jest zupełnie naturalnym procesem w trakcie dojrzewania, a następnie starzenia się naszego organizmu. Może być tak, że będziesz odczuwała dość mocną zmianę w tym obszarze czyli po prostu będziesz czuła suchość pochwy, która może sprawiać dyskomfort i ból w trakcie prób penetracji. Przede wszystkim chcę Ci powiedzieć, że nie musi tak być. To znaczy, jeżeli czujesz taki dyskomfort, bardzo mocno Cię zachęcam do tego, byś odwiedziła swojego ginekologa lub ginekolożkę, otwarcie o tym powiedziała, jak również zaznaczyła, że obszar seksualności i współżycia penetracyjnego jest dla Ciebie na tyle ważny, że nie zamierzasz z niego rezygnować, dlatego że wkraczasz w okres klimakterium. Lekarz bądź lekarka może Ci zalecić albo produkty, które dostaniesz bez recepty. Najczęściej są to lubrykanty, które możesz dostać w aptece. Bardzo często również są to produkty, które za zawierają w sobie tzw. pałeczki kwasu mlekowego. To są tak zwane dobre bakterie, które bytują w naszym kanale pochwy. Ale jeżeli lekarz bądź lekarka uzna to za stosowne, może również rekomendować Ci produkty na receptę, ponieważ będą to już maści czy kremy właśnie ze strogenami do stosowania miejscowo, czyli do pochwowo i możesz bardzo szybko odczuć ulgę i zobaczyć różnice. Jest ogromna szansa, że po użyciu produktów, zwłaszcza tych na receptę, czyli tych ze estrogenami, które zarekomenduje Ci twój lekarz lub lekarka, bardzo szybko odczujesz poprawę i pozytywną różnicę w swoim życiu erotycznym. Natomiast zanim się udasz do lekarza, jeżeli już dziś czujesz, że chciałabyś poprawić jakość swojego współżycia penetracyjnego, czy też samomiłości, czyli kochania się z samą sobą, zdecydowanie mogę Ci rekomendować nasz olejek intymny, Lowa care, który został zaprojektowany w taki sposób, byś mogła go używać zarówno w trakcie sesji automasażu. Samo miłości, jak i miłości z Twoją osobą partnerską. Niemniej, to co jest dla mnie najważniejsze i co bym chciała Ci powiedzieć, i mam nadzieję, że zostanie to z Tobą, to bardzo ważne dla mnie jest to, że współżycie penetracyjne żadne współżycie nigdy nie powinno być dla Ciebie bolesne. Jeżeli czujesz jakikolwiek dyskomfort, pamiętaj, proszę, że jakość Twojego życia erotycznego jest szalenie ważna, bez względu na to, ile masz lat, w jakiej sytuacji relacyjnej, związkowej jesteś. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Zaznaczam to, ponieważ wiem, że zdarza się, że lekarze i lekarki sugerują, zwłaszcza kobietom po menopauzie, czyli po ostatniej miesiączce, no, że ich życie erotyczne już nie jest takie ważne, że jak boli, no to trudno. Nie, my się na to absolutnie nie zgadzamy. Dla mnie i dla marki Lowa Care Twój komfort współżycia, Twoja radość czerpana z miłości czy samomiłości jest absolutnie kluczowa. I życzę ci, byś jak najdłużej była szczęśliwa i byś jak najdłużej miała satysfakcjonujące dla siebie życie erotyczne.